Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na piątym wydaniu naszego podcastu Lumen Leaders in University Management. Zajmujemy się problematyką liderów i zarządzania uczelniami wyższymi i dzisiejszym gościem jest pani profesor Bogumiła Kaniewska, jego magnificencja rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Witamy serdecznie panią rektor. Dzień dobry, witam pana profesora, witam państwa. Pozwolę sobie, proszę Państwa, na początek powiedzieć kilka słów o pani rektor. Pani rektor jest polskim literaturoznawcą, polonistką, tłumaczką, profesorem nauk humanistycznych. Specjalizuje się w historii literatury, przede wszystkim literaturze współczesnej, ale też teorii literatury. Kieruje zakładem semiotyki literatury na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. No i przechodziła tą swoją drogę menedżerską, akademicką w uczelni. Od dziekana Wydziału Filologii Polskiej przez prorektora do spraw studenckich, a od 1 września 2020 roku jest rektorem tegoż uniwersytetu. Została również w 2020 roku wybrana na przewodniczącego konferencji rektorów uniwersytetów polskich. Jeśli chodzi o dorobek naukowy, to pani profesor jest współautorką lub autorką blisko 100 prac naukowych. Zajmuje się właśnie literaturą XX wieku przede wszystkim, ale również uprawia krytykę literacką i jest tłumaczką prozy anglojęzycznej ze szczególnym uwzględnieniem prozy dziecięcej. Z tego co wiem, to jest hobby pani rektor również. I z tym humanistycznym wykształceniem i doświadczeniem jest właściwie związane moje pierwsze pytanie. W jaki sposób literaturoznawczyni, humanistka znajduje się w tym świecie zarządzania, gdzie no właściwie przy wdrażaniu ustawy 2.0 mieliśmy do czynienia z pewnym oporem przynajmniej części środowiska humanistów, że no to jest reforma bardzo skupiona na scjentometrii, że to są zmiany, które będą bardzo trudne z punktu widzenia humanistów. I właściwie tutaj zderzenie takiego właśnie zaplecza związanego z humanistyką z jednej strony, a z drugiej strony z doświadczeniami po prostu kobiet, jeśli chodzi o zarządzanie. Tak się złożyło, że w obecnej kadencji rektorów uczelni publicznych aż trzy uniwersytety kompletne mają kobiety rektorów. W poprzedniej kadencji nie było żadnej kobiety rektora. Także widzimy postęp. Ja prowadziłem takie badania 2 lata temu z zespołem z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opublikowaliśmy badania, które wskazywały na niską partycypację generalnie kobiet w zarządzaniu w uczelniach wyższych i taką odwrotną korelację. Im wyższe stanowisko i większy prestiż uczelni, tym mniejszy udział kobiet, no ale on sukcesywnie rośnie i właściwie to jest optymistyczna konstatacja, bo i w radach uczelni jest większa reprezentacja kobiet i w obecnych wyborach w uczelniach publicznych również. I właściwie w tym pierwszym pytaniu chciałem zapytać o takie doświadczenia, właśnie z jednej strony humanisty, z drugiej strony kobiety w twardym świecie ekonomii i zarządzania uczelniami publicznymi. Pytanie i łatwe i trudne. Rozpocznę od tego łatwiejszego, bo związanego z literaturoznawstwem, z istotą uprawianego przeze mnie zawodu, dyscypliny, która, tak jak zechciał pan profesor pokazać, jest dla mnie tak profesją, jak i do pewnego stopnia hobby. Mówię do pewnego stopnia, dlatego że no niestety ten czas teraźniejszy muszę zmienić, bo od kiedy pracuję na stanowisku najpierw prorektorskim, potem rektorskim, to niczego nie przetłumaczyłam. Niczego. Ani jednego kawałka tekstu. Niestety, najzwyczajniej w świecie to jest hobby, które wymaga, czy praca, która wymaga dodatkowego skupienia i dosyć sporego nakładu czasu. Nawet jeśli spędza się go przyjemnie. Czy humaniści, literaturoznawcy mogą i powinni zarządzać uniwersytetami? Myślę, że tak samo jak przedstawiciele innych dyscyplin. Oczywiście my nie mamy, ja nie mam jako literaturoznawczyni przygotowania o charakterze na przykład ekonomicznym,
choć trochę mam, bo uczestniczyłam w MBA-u, jako dziekan też uczyłam się tajników zarządzania finansami uniwersytetu. Nie mamy może przygotowania prawniczego, ale mamy za to cały szereg rozmaitych innych profesjonalnych umiejętności miękkich, które są bardzo ważne w zarządzaniu uniwersytetem. Jeżeli zakładamy, a ja takie założenie przyjmuję w swoim zarządzaniu uniwersytetem, wcześniej w zarządzaniu wydziałem, że uniwersytet to jest instytucja, którą tworzą przede wszystkim ludzie, to wówczas najważniejszą umiejętnością jest zarządzanie zespołem ludzkim, czyli umiejętności komunikacyjne, a także pewne umiejętności interpretacyjne. No i nie chcę się chwalić, ale jako literaturoznawczyni i wykładowca teorii literatury, badaczka narracji, mam tu duże doświadczenie, czy w tworzeniu narracji, czy w opanowywaniu rozmaitych teoretycznych modeli, to teoria literatury mnie tego nauczyła. Jeden z moich kolegów, kiedy chciał mi dokuczyć, mówił mi zawsze: Bogusiu, ty strukturalistko. I to oznaczało, że jestem takim trochę wybrakowaną humanistką, taką za bardzo może matematycznie czy modelowo myślącą. Ale to się najzwyczajniej w świecie przydaje, aczkolwiek no ważne jest też to, że ta moja droga była drogą bardzo stopniową. Ja uniwersytet poznawałam od pozycji studentki, doktorantki, asystentki i tak po kolei pewnych doświadczeń nabywałam. Nie sądzę, by wykształcenie humanistyczne było jakąkolwiek przeszkodą w zarządzaniu uczelnią. Tym bardziej, że no, rektor nie jest osobą, która powinna wiedzieć i umieć wszystko. Rektor jest osobą, która musi dobrać sobie ludzi, którzy pomogą mu wtedy, kiedy czegoś nie wie albo czegoś nie umie. I może im zaufać i może oprzeć się na takiej pracy zespołowej. I to jest dla mnie kluczowe. Dobrze dobrać ludzi, dobrze z nimi współpracować, umieć pracować z zespołem, bo najgenialniejszy człowiek, matematyk, ekonomista, prawnik, nie jest w stanie samodzielnie zarządzać uczelnią, w której pracuje 5000 osób i uczy się około 40 tysięcy studentów. To tak jakby policjant stanął jeden na środku Nowego Jorku i jakby mu się wydawało, że jest w stanie zarządzać ruchem w całej metropolii. To nie jest możliwe. To po prostu nie jest możliwe. Dlatego te humanistyczne umiejętności i wykształcenie, także taki rodzaj czucia, że tak powiem, jest, myślę tu bardzo ważny. No i teraz łatwo jest przejść do tej kwestii kobiecej. Kobiety mają intuicję, proszę Państwa. Ja też ją mam, często się z nią posługuję. To jest zupełnie nieprofesjonalne, co powiem. Ale w zarządzaniu także, jak coś mnie niepokoi, to tego nie zostawiam. Czasem niepokoi mnie rzecz, która z pozoru nie stwarza żadnego wrażenia, ale coś mi nie pasuje i wtedy zostawiam i to sprawdzam. Oczywiście pan profesor ma rację, mówiąc o odwróconej piramidzie, czyli o tym, że do dzisiaj jest tak, że jednak im wyżej, tym mniej kobiet, chociaż gdzieś tam na początku tej piramidy w szkolnictwie wyższym czy na rozmaitych kierunkach studiach to się równoważy, albo nawet odwrotnie, więcej jest kobiet niż mężczyzn, tak na przykład jest w przypadku kierunków filologicznych, a później jest jakby procent kobiet, które biorą na siebie odpowiedzialność za pewne działania takie zarządcze, maleje. Dlaczego? Z różnych względów. To jest bardzo, bardzo skomplikowane, bo to nie jest tak, że to jest tylko stereotyp. To jest też kwestia pewnych zobowiązań w zakresie rodziny. To są zobowiązania obiektywne. Dziewczyna, która ma małe dzieci, nie jest w stanie 24 godzin spędzać w pracy, czy nawet 12 godzin, a niektóre funkcje od czasu do czasu takiej gotowości dają, ale to jest też w dużym stopniu kwestia wiary w siebie i tego, że panie niechętnie się
się, że tak powiem, dają namówić na pewne stanowiska. Także no plus jest jeszcze, plus są jeszcze inne czynniki, to jest kwestia otrzymania jakiegoś rodzaju pomocy, myślę o pomocy socjalnej, ale nie finansowej, tylko o działalności żłobków, przedszkoli. No i pod tym względem bardzo, bardzo pandemia dotknęła kobiety, bo to jednak to życie rodzinne, które wymagało na przykład pomocy dzieciom w nauce, no przede wszystkim spadło na barki pań. Nawet przy najbardziej, powiedziałabym, takich postępowych, partnerskich związkach, to niestety tak często bywa. Im dziecko jest młodsze, tym bardziej. Nie mówiąc już o innych kwestiach opieki nad osobami starszymi i tak dalej, i tak dalej. Ale to, co się stało, to jest bardzo dobry prognostyk w moim przekonaniu i myślę, że my przeżyliśmy przełom w tej kadencji i że teraz to już tak będzie. Także i dlatego, że kiedy oglądamy rozmaite, że tak powiem, kolegialne ciała, to bardzo często mówi się o tym, że dobrze, ale macie samych mężczyzn tutaj. Chociaż jedną kobietę tu zaproście. Albo kiedy przewodniczący cieszy się, bo mówi, że w zeszłej kadencji byli sami panowie, a teraz mamy trzy panie w danej radzie. To się zmienia świadomość społeczna i to jest moim zdaniem bardzo dobry prognostyk. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani rektor. Muszę powiedzieć, że ja mam podobną obserwację, że jeśli chodzi o tą drugą kwestię, to tak naprawdę pamiętam jeszcze czasy, kiedy, nazwijmy to tak, ten problem dotyczący partycypacji kobiet w ogóle był nieuświadamiany. W ogóle był nieuświadamiany. Po prostu w jakiś sposób racjonalizowany tym, że no, wybierane są osoby i to jest mechanizm doboru osób najlepszych. Prawda? Potem pojawiła się taka kwestia, druga trajektoria, która w tych naszych badaniach też się ujawniła, że to zaczął być problem formułowany trochę implicite, że gdzieś tam się pojawiał w głowach ludzi, natomiast jeszcze nikt głośno o tym nie mówił, że no właśnie należałoby tak zrobić, żeby partycypacja w odpowiednich gremiach władzy była po prostu większa, a teraz on już się pojawia eksplicite. A na przykład ja czułem się zobowiązany do tego, że konstruując program kolejnej konferencji Lumen czy tego podcastu, wprowadzamy zasadę suwaka, prawda? Bo jakby mówimy o tym eksplicite, wprost, tak? Że chcemy iść w tym kierunku i też mam wrażenie, że to jest bardzo dobra emancypacyjna zmiana w dobrym kierunku. Co do tej pierwszej kwestii, to moje pytanie było trochę prowokacyjne, bo ja sam jestem humanistą z pierwszego wykształcenia i tak naprawdę uważam, że to wykształcenie zarządcze związane właśnie ze studiami MBA, ono chyba jest najlepiej skonstruowane wtedy, kiedy ono nakłada się na jakieś inne pierwsze wykształcenie, kiedy mając, i to różne background, czy techniczny, czy humanistyczny, czy w naukach społecznych, mając na przykład wgląd humanisty właśnie w perspektywę relacji międzyludzkich, jesteśmy w stanie na to nałożyć pewne narzędzia, taką skrzynkę, której dostarcza nam po prostu zarządzanie w różnych aspektach. A w tym wypadku rzeczywiście mówimy o menedżerach syntetykach, czyli tak naprawdę umiejętność budowania relacji międzyludzkich i stawiania na innych menedżerów, delegowania odpowiedzialności, przewodzenia i motywowania do rozwoju jest tutaj fundamentalna. Także ja absolutnie tutaj podzielam zdanie pani rektor, również z autopsji wieloletniego doświadczenia w zarządzaniu uczelniami jako humanista. I tym samym chciałbym przejść do takiego wątku związanego z Uniwersytetem Adama Mickiewicza. Otóż obserwując sobie przez kilkanaście lat Uniwersytet Jagielloński, a nie będąc mieszkańcem Krakowa ani Galicji, no, potwierdzam pewne stereotypy dotyczące konserwatyzmu, ostrożności, solidności. I muszę powiedzieć, że podejście do ustawy 2.0 na Uniwersytecie Jagiellońskim właśnie trochę takie jest. 3K,
konserwatywne, koncyliacyjne i komunitarne, prawda? Czyli na przykład zmiany statutu, no one były budowane w większych zespołach, dyskusje były, próby budowania tutaj dużych takich koalicji i koncyliacji. Wybrane na przykład zmiany strukturalne, one nie były radykalne wcale. One pozostawiły te same wydziały. No oczywiście powstały, wiadomo, że powstały rady dla poszczególnych dyscyplin, natomiast wydziały pozostały tak, jak sobie funkcjonowały. W liczbie N znalazła się znakomita większość osób, która po prostu wcześniej uprawiała działalność dydaktyczną i naukową w tym obszarze. Wiem, że UAM tutaj postąpił trochę bardziej radykalnie, a może nie radykalnie, tylko przeprowadził nieco głębszą zmianę od początku w zakresie strategii, struktur, a w konsekwencji to też wiedzie ku zmianie kultury akademickiej. I właściwie z perspektywy tych dwóch lat, już ponad dwóch lat, chciałem tutaj panią rektor zapytać o po pierwsze, jakie zmiany zostały przeprowadzone i jak pani profesor ocenia efekt tych zmian, mając oczywiście świadomość, że to są zmiany obliczone na dekady i o efektach trudno mówić, a zwłaszcza jeszcze przed rezultatami ewaluacji naukowej, które będziemy mieć w przyszłym roku, ale wydaje mi się, że z takiej perspektywy szczytu tej piramidy tutaj pani rektor też mogłaby się podzielić swoimi obserwacjami i może pewnymi dobrymi praktykami. Być może jesteśmy w stanie tutaj dokonywać jakiejś wymiany doświadczeń i pewne rozwiązania po prostu naśladować w innych polskich uczelniach. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja tylko na początek powiem, że poznaniacy też są postrzegani jako tacy bardzo mieszczańscy i wiele osób uważa, że to my mamy raczej takie bardzo pragmatyczne i mało innowacyjne nastawienie do życia, a ja jestem urodzoną poznanianką i mocno się identyfikuję z tym pracowitym etosem Wielkopolski, Cegielskim i tak dalej, bazarem poznańskim. Także te elementy, powiedziałabym, takiego konserwatyzmu, niechęci do zmiany są mi bardzo, bardzo dobrze znane. I w ogóle na taką refleksję globalną. Zmiana jest, jakby im większy organizm, tym trudniejsza zmiana do przeprowadzenia i łatwo jest tę zmianę przeprowadzić, powiedziałabym, na pewnych modelach, a dużo trudniej ją zaimplementować, czyli sprawić, żeby ta zmiana rzeczywiście gdzieś się w społeczności akademickiej zakorzeniła. Także to nie było tak i do dzisiaj nie jest na naszym uniwersytecie, że wszyscy jesteśmy entuzjastami tych zmian i że wszyscy oceniają je pozytywnie. Jakie to były zmiany, jeśli chodzi przede wszystkim o te zmiany najbardziej generalne, to dokonaliśmy pewnej zmiany strukturalnej, mianowicie nasze wydziały zmieniły swoją strukturę, jest ich więcej, jest ich 20, ze względu na to, że staraliśmy się, by jednym wydziałem objąć jedną lub dwie maksymalnie dyscypliny. A to dlatego, że nowy sposób parametryzacji, ewaluacji wiązał się właśnie z dyscyplinami, a nie z jednostkami administracyjnymi. To wszyscy przecież doskonale wiemy. I wyszliśmy z założenia, że no bliższa ciału koszula, że każdy będzie dbał o ten swój ogródek, którym zarządza, myślę tu i o dziekanach, ale też o pracownikach po prostu i że skuteczność taka naukowa będzie większa wtedy, kiedy te granice będą finansowo-naukowe będą wyraźniejsze, ale równocześnie nie chcieliśmy dopuścić do tego, żeby uniwersytet się tak mocno rozdrobnił, żeby nie było takich, powiedziałabym, miejsc integrujących i dlatego wydziały zostały
zgrupowane, to nieładne słowo, ale żadne ładniejsze nie przychodzi mi w tej chwili do głowy, w ramach tak zwanych szkół dziedzinowych, czyli my mamy taką strukturę, że mamy szkołę dziedzinową, powiedzmy jest to dziedzina nauk ścisłych, która gromadzi wydział chemii, wydział fizyki i matematyki i informatyki. I na czele tych szkół stanęli prorektorzy. To z kolei rozwiązanie miało na celu skrócenie drogi do tych ostatecznych decyzji rektorskich, tak żeby każdy prorektor jak gdyby obejmował swoją uwagą określoną grupę wydziałów. Wydziałów, dodajmy, połączonych, że tak brzydko powiem, z podobnymi interesami i też podobnym sposobem działania. Dlatego, że naprawdę, ja to z dzisiejszej perspektywy widzę, czasem jest tak, że rozumienie nawet języka naukowego, ja nie myślę o specjalistycznym języku, rozumienie zasad działania uniwersytetu i sposobu uprawiania nauki jest zupełnie inne u chemika, a zupełnie inne u polonisty. I co innego tu jest ważne, inne rzeczy się liczą i dlatego chodziło też o to, żeby w ramach tych szkół dziedzinowych ułatwić i komunikację między pokrewnymi wydziałami i ułatwić zarządzanie, bo niektóre decyzje po prostu muszą być różne w zależności od tego, jaką dziedzinę czy jaką dyscyplinę nauki uprawiamy. Na to już poza statutem, poza rozwiązaniami takimi stałymi nałożyła się struktura inicjatywy doskonałości uczelni badawczej, trochę inna, ale też gromadząca zespoły badawcze, wydziały naukowców, którzy uprawiają podobne dyscypliny w ten sam sposób naukę. I dzięki temu prorektor, powiedzmy, który kieruje szkołą dziedzinową nauk ścisłych, wie, że dla pracownika naukowego najważniejszym w jego szkole najważniejsze są odczynniki, jest systematyczna dostawa tychże odczynników, jest aparatura, podczas gdy dla pracowników na przykład Wydziału Filologii Polskiej dużo ważniejsza jest kwestia czasopisma, redakcji, biblioteki, pieniędzy na książki i tak dalej, i tak dalej. Różne specyfiki też uprawiania nauki. Na przykład rzadko się humaniści używają formy posterowej, której bardzo często używają przedstawiciele nauk ścisłych. I to pozwala na bardziej skuteczne zarządzanie. Do tego wszystkiego wprowadzenie tych szkół dziedzinowych powoduje też uproszczanie pewnych procedur, kiedy szukamy kandydatów do nagród, to też mamy ten jakiś to sito wydziału, później szkoły dziedzinowej, a też tworzy ona bardzo dobrą płaszczyznę współpracy pomiędzy dziekanami wydziałów. Także tak to wygląda w tej chwili. Oczywiście nie jest to tak, że wszystko, co zrobiliśmy, było super świetne. Na przykład w pierwszym momencie mieliśmy na uniwersytecie jedną szkołę doktorską, w tej chwili po drobnych zmianach w statucie mamy 5 szkół doktorskich powiązanych właśnie ze szkołami dziedzinowymi, bo okazało się, że ta wspólna szkoła doktorska też ze względu na specyfikę kształcenia doktorantów w rozmaitych dziedzinach niespecjalnie zdawała egzamin. To, co robimy teraz, to przede wszystkim skupiamy się na podwyższeniu poziomu naukowego i umiędzynarodowieniu zgodnie z programami, które realizujemy, to jest IDUP i EPIKUR. I jedną rzecz chcę powiedzieć, rozbudowaliśmy znacząco strategię, robiliśmy ją w systemie takim bottom up, to znaczy najpierw były duże zespoły ze wszystkich wydziałów, ze wszystkich szkół i powiem, że jestem dumna z tego, co zrobiliśmy, bo okazuje się, że jakkolwiek myślimy
o strukturze uniwersytetu, to wszyscy mamy te same cele i wszyscy rozumiemy, że uprawianie nauki rozpoczyna się od wydziału i że we wspólnym działaniu jesteśmy w stanie, trochę to tak brzmi banalnie, ale taka jest prawda, jesteśmy w stanie bardzo, bardzo wiele osiągnąć. Dziękuję bardzo. Chciałam powiedzieć o Radzie Uczelni, bo Rada Uczelni, wobec której ja podchodziłam z bardzo dużym dystansem, kiedy ten projekt się pojawił, okazuje się bardzo takim ciekawym ciałem doradczym, które pokazuje nam na co dzień, zupełnie inną perspektywę. Jak myśmy się tam z nimi spierali o tę naszą strategię, jak sobie wzajemnie tłumaczyliśmy, czym się różni ten ujęcie biznesowe od uniwersyteckiego, i myślę, że wszyscy na tym korzystamy. Dziękuję bardzo, pani rektor. Chciałbym jeszcze, kontynuując ten wątek takiej transformacji, dopytać o ten trzeci podsystem w obrębie systemu organizacyjnego uczelni, mianowicie o zmiany kultury akademickiej. Bo z wewnątrz środowiska akademickiego dochodzą takie głosy, że w reformie postawiliśmy przede wszystkim na umiędzynarodowienie, na punkty płynące z tych światowych czasopism, zaniedbując troszeczkę inne role. No, rola dydaktyka to sprawa oczywista, ale też role na przykład związane z wychowywaniem młodych pracowników nauki i trochę traktując jedną miarą jakby wszystkich w uczelni, którzy chcą pozostawać pracownikami naukowo-dydaktycznymi, a jednocześnie chciałbym to powiązać z takim pytaniem, jak radzić sobie humanistyka i nauki społeczne w tej zmianie z perspektywy właśnie Uniwersytetu Adama Mickiewicza, a może szerzej, bo przypomnę, że pani rektor jest tutaj przewodniczącą Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, więc na pewno to może być też szersza opinia. Zacznę może od tego drugiego zagadnienia, jak radzi sobie humanistyka. Moim zdaniem zadziwiająco dobrze. Zadziwiająco dobrze, wbrew temu, co się mówi o kiepskim stanie polskiej humanistyki i co bardzo chętnie rozmaite media podchwytują, że produkujemy bezrobotnych. Otóż to się w praktyce uniwersyteckiej absolutnie nie sprawdza. Mamy bardzo dobrych naukowców, którzy dużo publikują rzeczy coraz ciekawsze. I oni, no, humanistyka pracuje w trochę innym trybie niż nauki ścisłe, a zatem takie, powiedziałabym, bardzo ścisłe liczenie, jeśli chodzi o punkty, o cytowania, bywa tu trochę trudniejsze, ale humaniści wcale nie uciekają ani od nowoczesnych sposobów uprawiania nauki, ani od występowania na arenie międzynarodowej, ani od tworzeniu, jakiś czas temu, może 5-10 lat temu, był bardzo silny taki opór przed open accessem. Teraz jest zupełnie inaczej. Trochę też dlatego, że wchodzi do nauki nowe pokolenie, przyzwyczajone już do takiej sytuacji, że się siada przed komputerem i szukamy wiedzy w zasobach otwartych i dzielimy się tym, co sami tworzymy, dzielimy się tym chętnie. A zatem moim zdaniem humanistyka ma się całkiem nieźle, jeśli chodzi o poziom uprawianej nauki. Trochę gorzej to wygląda, jeśli chodzi o finansowanie, a to ze względu na dosyć takie opłakane skutki wprowadzenia nowej kosztochłonności, tej, która spowodowała, że bardzo wiele kierunków straciło. Siło to miało dotychczas, czyli już nie ma, nie, płonność jest nie 2-1 i to do pewnego stopnia utrudnia funkcjonowanie niektórym dyscyplinom. No ale od tego działamy w uniwersytecie, a nie w jednodyscyplinowych szkołach, żeby znaleźć mechanizmy,
wspomagania, przynajmniej przez pewien czas, tych dyscyplin, które mają się gorzej. Co więcej, pod względem finansowym, co więcej, tego typu wyliczenia powodują bardzo często mobilizację naukowców czy władz dziekańskich do tego, żeby sięgać po granty, żeby szukać rozwiązań rozmaitych, żeby publikować w jak najlepszych czasopismach. I taka, powiedziałabym, zdrowa rywalizacja to jest coś bardzo, bardzo dobrego dla rozwoju uczelni. Nie mówię tu o zjawisku punktozy, bo zjawisko punktozy jest zjawiskiem, które ja bym definiowała jako absolutyzowanie wartości punktów. Czyli nie uprawiamy już nauki, tylko zdobywamy punkty. No to nie, to do tego stopnia to na pewno nie powinniśmy się posunąć, ale w momencie, kiedy tworzymy tekst i zastanawiamy się, czy lepiej go umieścić tu, gdzieś blisko i łatwo, czy podjąć trud i wyniki naszych badań, czy nasze refleksje przetłumaczyć na język angielski i udostępnić w międzynarodowym obiegu, no to ta druga droga jest zdecydowanie lepsza. Tak? Ona jest może trudniejsza, ale jest zdecydowanie lepsza i dlatego dobrze, że istnieją mechanizmy, które nas do tego zachęcają. Paradoksalnie sytuacja pandemii pomogła humanistom. Przepraszam, że to mówię, ale mówię to na własnym przykładzie. Nauczanie zdalne, coś co wydawało nam się czymś no, absolutnie obcym duchowi humanistyki. Korzystanie w tym nauczaniu zdalnym z rozmaitych zdobyczy, takich jak podcasty pana profesora Sułkowskiego, uczestnictwo w webinariach, to nagle się okazało bardzo, bardzo dobrze dostępne. Także myślę, że w tych czasach humanistyka radzi sobie bardzo dobrze. I jest potrzebna także i w tym drugim aspekcie. On jest niezwykle ważny. Chodzi o społeczną misję uniwersytetu. I ja mam takie założenie, że tę społeczną misję uniwersytet może pełnić tylko wtedy, kiedy sam tworzy pewne modelowe rozwiązania, kiedy dba o swoich pracowników, studentów, doktorantów, kiedy prowadzi cały szereg rozmaitych działań, które służą na przykład w dzisiejszych czasach, powiedziałabym, jedną z najważniejszych funkcji uniwersytetu jest uczestnictwo w merytorycznych debatach, bo zalewa nas fala agresji takiej słownej w rozmaitych debatach, sporach, w prasie. Można zderzać się poglądami, można myśleć inaczej i można te różne myśli wypowiadać w sposób merytoryczny i wolny od przemocy, wolny od agresji. To jest bardzo ważna rola uniwersytetu i myślę, że jak wszyscy jako i naukowcy, i przedstawiciele uniwersytetów, uczelni, powinniśmy się w tej chwili na tym skupić, bo skala takiego niepokoju społecznego jest w tej chwili w moim przekonaniu zbyt duża. No i dlatego musimy się uczyć także ze sobą rozmawiać. Uniwersytet jest ogromny, ludzie mają rozmaite poglądy, warto uczyć się je wymieniać, ale też warto zwracać uwagę na zachowania, które czasem bywają zakorzenione, a są po prostu dzisiaj już nieakceptowalne, na kulturę pracy, na sposób rozwiązywania konfliktów. Ja powiem szczerze, że ja w swoim programie wyborczym sporo miejsca poświęciłam tego rodzaju założeniom. Budujemy w tej chwili całą strategię antydyskryminacyjną, a właściwie ją rozbudowujemy. I rozbudowujemy ją przede wszystkim o działania o charakterze nie interwencyjnym, tylko właśnie edukacyjnym. Żeby pomóc rozmaitym, żeby pomóc osobom, które pracują na uniwersytecie, odróżniać niewłaściwość pewnych zachowań, a pamiętajmy, że wrażliwość ludzka jest bardzo, bardzo różna. My jesteśmy, mamy różne skóry. Niektórzy mają grubszą i wzruszą ramionami i pójdą dalej, a niektórzy, zwłaszcza młodzi, pryncypialni ludzie wchodzący dopiero w świat dorosłych, bywają także nadwrażliwi i trochę musimy te różnice brać pod uwagę.
jak gdyby nie tylko myśląc o sobie, o naszym stylu bycia, ale także o tym, w jaki sposób oddziałujemy na innych. To są trudne bardzo sprawy, dlatego tak mówię na okrągło, ale w moim przekonaniu uniwersytet, który nie pełni misji społecznej, nie jest uniwersytet. To jest po prostu, nauka jest wtedy wartościowa, kiedy służy ludziom i dobru. Dziękuję bardzo pani rektor. Przeszliśmy tutaj trochę do kolejnego wątku, mianowicie do wątku związanego z pandemią. No bo z jednej strony oczywiście mamy do czynienia z anomią społeczną, o której pani rektor zechciała wspomnieć, mówiąc o tych nastrojach i półprawdach, które pojawiają się w obiegu i manipulacjach. Mamy do czynienia z ogromem cierpień ludzkich po prostu, który jest skutkiem pandemii. No ale z drugiej strony to jest tak ogromna, globalna zmiana, doświadczenie cywilizacyjne ludzkości właściwie, że próbujemy się zastanawiać również w tym naszym świecie uczelnianym, co dobrego możemy z pandemii wyciągnąć, czego się nauczyliśmy. Pani rektor tutaj wspomniała o kształceniu zdalnym, które chyba dla całego środowiska i to wszystkich interesariuszy tak naprawdę, bo dla studentów również jest fundamentalną zmianą. My chyba wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że nie wrócimy już do świata pełnych auli w uczelniach, które budowaliśmy jeszcze dekadę temu. Że te grupy wykładowe no, mają sens tylko pod warunkiem, jeśli to będzie funkcjonowało w trybie jakimś hybrydowym, uwzględniającym ten świat internetowy czy blended learningowym. Więc wydaje mi się, że ta zmiana, jeśli chodzi o stronę edukacyjną, ona jest dość oczywista. Natomiast moje pytanie idzie w kierunku zmian w sferze zarządczej. Jakie obszary, jakie zmiany wywołała tutaj pandemia, jakie są jej skutki, no i co możemy się dobrego tutaj nauczyć? Ja w trakcie tego pod naszego podcastu rozmawiałem w poprzednich odcinkach z panem profesorem Woźnickim, z panem rektorem Mazurkiem i zadawałem też to pytanie i tam pojawiał się szereg kwestii związanych chociażby z pozbyciem się dokumentacji papierowej. Pojawiały się kwestie związane z implementacją szeregu systemów informatycznych, zarządczych. Pojawiały się kwestie dotyczące no, po prostu zdalnego procesu zarządzania ludźmi, również zarządzania nauką, realizacji zebrań w ten sposób, spotkań międzynarodowych, co zarówno z punktu widzenia kosztów, jak i z punktu widzenia logistycznego jest po prostu wygodniejsze. I ciekaw jestem tutaj obserwacji pani rektor z perspektywy wiodącego uniwersytetu i właśnie konferencji rektorów. Ja, podobnie jak wielu moich kolegów, wiele osób, z którymi rozmawiam, widzę to dwustronnie, niejednoznacznie jednak. Ma pan profesor rację, że pandemia bardzo usprawniła nasze umiejętności w zakresie kształcenia zdalnego, pokazała jego możliwości. Pokazała rozmaite innowacyjne rozwiązania, to znaczy pokazała, trochę nas zmusiła do zastosowania rozmaitych innowacyjnych rozwiązań i pokazała też, że nie taki diabeł straszny tym, którzy się tego naprawdę obawiali, a obawy były ogromne. Ja pamiętam to, co się działo w marcu, jakie myśmy musieli podejmować rozmaite działania, żeby z jednej strony przekonać dydaktyków, którzy nigdy nie korzystali z nauczania zdalnego, z kształcenia zdalnego, z drugiej strony studentów, jak to będzie wyglądało. Pamiętam, że w drugiej połowie marca, ja byłam wtedy prorektorką do spraw studenckich, nagrałam cały taki program 100 pytań do, przez tydzień zbieraliśmy pytania dotyczące wszystkiego, jak co będzie wyglądało. Tak duży był niepokój w momencie, kiedy przechodziliśmy na to nauczanie zdalne. A dzisiaj no niektórzy studenci mówią, wręcz piszą, że nie wracajmy od tego 1 października, jest tak fajnie, tu sobie
sobie w domu, siedzę, tak, jak o 8 zaczyna się wykład, to sobie wstaję za 10:08, to jest, nie wydaję pieniędzy, nie muszę wynająć mieszkania. To jest jedna grupa. A druga grupa w tym samym kwietniu pisze do mnie, wróćmy jak najszybciej, bo tracimy tak wiele, że to jest strata nie do odrobienia. Także sprawa nie jest prosta i ja wróżę, że powrót do tradycyjnego kontaktowego, freudowskie przejęzyczenie, kontaktowego nauczania będzie wbrew pozorom bardzo trudny. I trudniejszy i będzie też powodował cały szereg rozmaitych psychologicznych, takich ludzkich problemów z jednej strony z powodów, ze strony studentów, z drugiej strony ze strony prowadzących. I oczywiście jeśli chodzi o tą kształceniowy zysk, to on jest bardzo duży, podwójny. Po pierwsze dał nam nowe narzędzie, czy cały zestaw nowych narzędzi. A po drugie nauczył nas, że to nie jest tak, że świat wirtualny jest wartą, o ile świat rzeczywisty i że to sędzia, z których powinniśmy korzystać, ale które nie zastąpią bezpośredniego kontaktu, bezpośredniej rozmowy, za którą w tej chwili wszyscy tęsknimy. To, co jest najważniejsze, to znaczy, że kształcenie zdalne, to półtora roku dostarczyło nam narzędzi, które powinniśmy bez wątpienia w dydaktyce wykorzystywać. I nie ma tu wielkiej różnicy, jeśli chodzi o narzędzia zarządcze i ja bym wręcz powiedziała, że do zarządzania to pandemia wniesie nawet więcej niż do dydaktyki, bo my poznaliśmy zalety rozmaitych rozwiązań elektronicznych, spotkań, które krótko można się skomunikować przy pomocy na przykład Teamsów. Widzimy, że home office nie jest koniecznie rozwiązaniem ostatecznym, tylko w wielu przypadkach po prostu i zwyczajnie korzystnym. I my na naszym uniwersytecie zamierzamy stworzyć cały system wykorzystania tych narzędzi zdalnych do tego, żeby usprawnić zarządzanie. Oczywiście przesyłanie dokumentów przez system elektroniczny, to już działa, do tego się już przyzwyczailiśmy. To też był taki moment, kiedy musieliśmy oswoić coś, przeciwko czemu wiele osób się buntowało. Okazało się, że jest to absolutnie, absolutnie możliwe. To, na co bym chciała zwrócić uwagę, że najbardziej zagrożonym aspektem życia uniwersyteckiego była mobilność w zakresie pandemii. Tymczasem się okazało, że obok tego, że nie mogliśmy jeździć, to równocześnie nawiązaliśmy bardzo intensywne często kontakty z naukowcami czy z naszymi kolegami z zagranicy. Często się zdarzało tak, że ktoś z zagranicy na przykład uczestniczył w zajęciach, rozmawiał ze studentami, łączyliśmy się z ekspertami międzynarodowymi. To ja czasem kończyłam swoje wystąpienie takim, przepraszam was bardzo, ale muszę być za 5 minut w Brukseli, a za 2 godziny w Warszawie i to jest wygodne i ja jestem przekonana, że część tego typu rozwiązań, pokonywanie czasu i przestrzeni, my sobie zostawimy w zarządzaniu, to niewątpliwie. Także formuła na przykład internetowych głosowań, kiedy coś trzeba zrobić bardzo szybko, a czasem tak jest, że trzeba zwołać jakieś gremium w trybie nadzwyczajnym, otworzenie systemu ankieter na przykład na 6 godzin, tak żeby on był dostępny i uzyskanie szybko wyniku. To są wszystko narzędzia, które bardzo w zarządzaniu pomagają. Dziękuję bardzo, pani rektor. Ostatnie pytanie, ono tak naprawdę to jest pytanie, jak to się robi, pani rektor? Jak to się robi, żeby osiągnąć znakomite sukcesy naukowe i znakomite sukcesy zawodowe w karierze, zostać rektorem? Trochę chciałbym zapytać o takie rady dla młodych kobiet,
może ja niezręcznie mi o to pytać, ale zapytam mimo wszystko, które rozpoczynają swoją karierę naukową, chciałyby również rozwijać się w kierunku no, na przykład właśnie sprawowania jakichś funkcji w uczelniach. Jaką radę mogłaby pani rektor tutaj takim osobom dać po to, żebyśmy w przyszłości mieli więcej rektorek, dziekanek i ta partycypacja kobiet zwiększyła się? Chciałbym to pytanie po prostu potraktować jako taką klamrę do naszej rozmowy, od pierwszej diagnozy do tego, co możemy jeszcze tutaj dobrego zrobić. Podobno kobiety są bardziej wielozadaniowe niż mężczyźni, ale nie wiem, na ile to nauka potwierdza, a na ile jest to jakiś stereotyp. Jakbym miała udzielić takiej rady jednym zdaniem, to ja bym powiedziała: dziewczyny, wierzcie w siebie, bo to, co najbardziej nas hamuje, to często jest jakaś taka obawa, takie piękne pytanie, które często sobie stawiamy, czy ja sobie z tym poradzę. Otóż oczywiście, że ze wszystkim można sobie poradzić lepiej lub gorzej. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to, i to bardzo pięknie mi tu pan profesor taką moją charakterystykę fantastyczną sporządził, ale to nie jest prawda, że można wszystko robić naraz równie dobrze. To znaczy wspaniała kariera naukowa w momencie, kiedy rozpoczyna się wspaniała kariera rektorska, staje pod znakiem zapytania. To jest bardzo, bardzo trudne do połączenia. Ja mam nadzieję, że po tym pierwszym trudnym roku ja jeszcze trochę, uda mi się trochę czasu albo właściwie sił wykrzesać na naukę, bo ten rok naukowo jest dla mnie wstydliwie stracony. To się po prostu w tym roku takie połączenie mi się nie udało. No i trudno teraz, no, trzeba, trudno mi powiedzieć, ale trzeba po prostu, albo jeszcze coś powiem. Przyglądajcie się swoim kolegom, z jaką oni często łatwością wykorzystują swoje zdolności i jak potrafią sami siebie zareklamować. Ja nie mówię tu o chwalipięctwie, tylko mówię o autentycznym poczuciu własnej wartości. Na pociechę powiem, że moim zdaniem to się zmienia wraz z pokoleniem, że nadchodzące pokolenia badaczek, studentek są bardziej śmiałe i trochę łatwiej może sięgają, czy z większą śmiałością, po rozmaite wyzwania, po rozmaite zadania, także i dlatego, że widzą, że można było. A jak ktoś jednak ciągle potrzebuje jakiegoś wsparcia, to tak warto by sobie poczytać, jak to miała Maria Curie-Skłodowska, przypomnieć sobie to słynne zdjęcie, na którym siedzi sama w gronie samych mężczyzn. Ja mam takie zdjęcie, które też tak dodało mi siły. To jest zdjęcie jak z wizyty w Chinach, gdzie stoi cały rząd chyba z 20 panów i gdzieś w środeczku ja jedna, co pokazuje, że wiele barier jeszcze trzeba przełamywać. Ale po 5 latach już nawet w Chinach jest inaczej. Jak się do Chin pojedzie, to już nie jest tak, że tylko jedna pani stoi wśród panów zarządzających uczelnią. Także to jest kwestia trochę naszej odwagi, trochę rzucenia się na głęboką wodę, ale tych odważnych dziewczyn jest bardzo, bardzo dużo i umiejących stawiać przed sobą cele i realizować je. Także myślę, że tak jak powiedziałam, że przełom się już dokonał. No aha, bo jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć, że ja nie jestem zwolenniczką parytetów arytmetycznych, czyli nie tak, że wszędzie mamy tak, jak mamy 4 chłopców, to 4 dziewczynki, to się sprawdza pewnie w lekcjach tańca. Natomiast tutaj rzeczywiście wybieramy osoby, które się najbardziej czy najlepiej nadają, ale myślę, że jesteśmy jeszcze cały czas na tym etapie, kiedy panie powinny się upominać o obecność w rozmaitych gremiach i to się po prostu w sposób naturalny będzie zmieniało
bez jakichś narzucanych parytetów. Jesteśmy zdolne, mądre. Cóż. Dziękuję bardzo. Ja bym użył takiego określenia, że nam potrzebne są parytety miękkie, tam gdzie są po prostu zwiększane szanse na wybór kobiet, a nie parytety twarde, że to musi być jedyne kryterium i udział musi być proporcjonalny, prawda? Bo wtedy jest to rzeczywiście wymuszone i może być przeciw konkurencji w wielu organizacjach. Pani rektor, znakomita puenta do tego spotkania. Dziewczyny, wierzcie w siebie, w świecie akademickim również. Gorąco tutaj trzymamy kciuki za rozwój naukowy. Dzisiejszym moim rozmówcą była pani profesor Bogumiła Kaniewska, rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bardzo serdecznie dziękuję jego magnificencji za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I zapraszam Państwa na kolejne spotkanie z cyklu Liderzy w zarządzaniu uczelniami. Ono odbędzie się za 2 tygodnie, a moim rozmówcą będzie pan profesor Krzysztof Leja z Politechniki Gdańskiej. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Dziękuję.